WR Ceramika to rodzinna manufaktura, u podstaw której leży fascynacja niezwykłym tworzywem, jakim jest glina, i pasja tworzenia z niej rzeczy unikatowych i wyjątkowych. Tę pasję odkrył w sobie pod koniec lat 70. ubiegłego wieku Władysław Rutyna. Czerpiąc z wielowiekowych tradycji ceramicznych Bolesławca i okolic, wzbogacał je o nowe formy i dekoracje. Swoje doświadczenie Władysław Rutyna przekazał synowi, który wraz z żoną kontynuuje rodzinne tradycje, a w nazwie firmy do dziś widnieją inicjały jej założyciela. Przez lata ta rodzinna manufaktura wypracowała swój własny, niepowtarzalny styl, bazujący na najwyższej jakości wykonania. Wytwarzane tu naczynia, zastawy stołowe, serwisy do kawy czy unikatowe elementy dekoracyjne goszczą na tysiącach stołów na całym świecie, zachwycając użytkowników niezwykłym bogactwem form i zdobień. Zainteresowanie przyszło najpierw z Niemiec, później z Ameryki, a w tej chwili, to było dosyć dawno temu już, ale to się tak rozwinęło, że w tej chwili do takich egzotycznych krajów jak Republika Chińska, czyli Tajwan, tam też sprzedajemy, do Japonii, no tak jak już wspominałem, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. W bogatej kolekcji naczyń produkowanych przez WR Ceramikę znajdziemy efektowne, ręcznie malowane filiżanki, dzbanki, podgrzewacze, mleczniki, a także cukierniczki, deserowe talerzyki, a nawet i ceramiczne świeczniki. Dzięki takim naczyniom popołudniowa herbatka zyskuje wyjątkową oprawę. Doceniają to miłośnicy ciepłej, domowej atmosfery tworzonej za pomocą unikatowych elementów użytkowych i dekoracyjnych. Wyjątkowego klimatu kuchni i jadalni nadają ceramiczne kubki, talerze, miski, chlebaki, maselniczki, a także naczynia do zapiekania, półmiski czy ceramiczne sztućce. Wzornictwo wyrobów tej manufaktury to duży ukłon w stronę natury. Staramy się oczywiście jakby odzwierciedlać to, co się pojawia w naturze i to, co jest. To jest najprzyjemniejsze, najbardziej jakby wpada w oko. Ale także nie jesteśmy głusi na to, co podpowiada rynek, co podpowiadają klienci, czego oczekują, czego szukają. Więc to również staramy się tworzyć w naszym zakładzie. Na przykład nowe wzory z truskawką czy z lawendą, więc to są takie wzory, o które klienci po prostu pytali, które stworzyliśmy od podstaw u nas w zakładzie. Projektowanie wzorów to domena pań. Tutejsze malarki mogą się pochwalić niezwykłą wyobraźnią i niebywałą sprawnością w posługiwaniu się pędzelkiem. Dlatego na naczyniach WR Ceramiki dominują wzory malowane ręcznie, choć tradycyjne stempelki także są w użyciu. Wzory projektują u nas nasze wspaniałe malarki. Mamy super dziewczyny, które naprawdę już pracują po kilkanaście lat u nas w zakładzie. I niekiedy jest to wspólna praca, coś podpatrzymy, któraś coś gdzieś namaluje na boczku sobie tam, coś dopracujemy, porozmawiamy między sobą, a może byśmy to dodały, a może byśmy ujęły coś innego i w ten sposób tak za taką obopólną współpracą powstają te wzory. A jak powstają formy naczyń? To także rękodzieło. Naczynia są bowiem nie tylko ręcznie malowane, ale i ręcznie formowane. Wszystko zaczyna się od rodzimej gliny, od wieków pozyskiwanej z okolic Bolesławca. Ta po wypale nabiera kremowego koloru. Ale zanim naczynia trafią do pieca, przechodzą długi cykl produkcyjny. Wszystko zaczyna się od gipsowych form, do których trafia gliniana masa. Osobne formy trzeba zrobić np. na wszelkiego rodzaju uchwyty. Gdy masa w formach odpowiednio wyschnie, naczynia i elementy naczyń są wyciągane, a następnie oczyszczane ze zbędnych fragmentów gliny. Do kubków, filiżanek czy imbryków dołączane są uszy. Takie naczynia, zanim trafią do pieca, trzeba jeszcze wysuszyć. Dopiero jak są wystarczająco suche, wkładane są do pieca i poddawane pierwszemu wypałowi. W ten sposób powstają biskwity, czyli naczynia przygotowane do malowania. Na idealnie czyste, kremowe formy nanosi się wzory, albo za pomocą pędzelka, albo wykonanego z gąbki stempelka. Kolory, którymi maluje się biskwity, są zupełnie inne od tych, które możemy podziwiać już na gotowych naczyniach. To niesamowite, jak zmieniają się po zanurzeniu naczyń w szkliwie, a następnie ostatecznemu wypaleniu. Na przykład pastelowe fiolety po wypale przybierają barwę nasyconego kobaltu. W piecu panuje temperatura powyżej 1200 stopni Celsjusza. Naczynia, które tam trafiają, po wyciągnięciu mają piękne, nasycone kolory z niezwykle efektownym połyskiem. Tworząc nowe formy i nowe dekoracje, zdobywając nowych klientów w kolejnych rejonach świata, WR Ceramika nie zapomina o historii ceramiki. Firma dużą wagę przykłada do tradycji kultywowania ceramicznych zwyczajów, dlatego zawsze wyroby tej manufaktury spotkamy w Bolesławcu na corocznym święcie ceramiki. Jeśli chodzi o święto ceramiki, no to jest takie święto, na którym po prostu trzeba być. Dla niektórych wiem, że z zakładów to święto jest jakby najważniejszym takim handlową imprezą w roku. No, dla mnie jest jakby dodatkiem. Ja profity mam przede wszystkim z zamówień zagranicznych, a na święcie po prostu jestem, bo uważam, że powinienem być. Ogromnym powodzeniem na ceramicznych targach i nie tylko cieszą się dekoracyjne detale, które potrafią w codzienność wnieść nieco świeżości. Mogą także okazać się wyjątkowym prezentem na różne okazje, szczególnie te z okolicznościowymi napisami z okazji urodzin, ślubów czy jubileuszy. Osobną serię stanowią ozdoby świąteczne, a wśród nich ceramiczne bombki, dzwoneczki, aniołki, a także bogato zdobione ceramiczne jajka. To też jest jakby podpowiedź rynku. Skoro klienci biorą od nas pewną gamę wyrobów takich użytkowych, chcieliby też mieć u siebie takie rzeczy stricte do postawienia na półeczce, które upiększą dom, no to szukają różnych rzeczy i naprawdę mają bardzo dużo pomysłów klienci i czasami nie nadążamy po prostu, żeby wprowadzać nowe wyroby na rynek. Moim zdaniem godne polecenia jest wszystko, ale tak jak patrzę, co kupują najczęściej kobiety, to są zestawy, jak filiżanka z podstawkiem dla prezent jakiś, dla córek na prezent, dla mam na prezent, wazoniki na kwiaty, albo takie różne drobne rzeczy, które na co dzień ułatwiają nam życie w domu. Jakieś podstaweczki, jakieś małe miseczki, duże też również misy, takie sałatkowe. To, co kobietom potrzebne na co dzień do użytku w domu. Te ceramiczne dzieła sztuki użytkowej i dekoracyjnej wymagają odpowiedniej oprawy. A że natura najlepiej prezentuje się w towarzystwie ekologicznych wyrobów, firma wprowadziła na rynek także wyroby z lnu, tak jak obrusy czy serwety. Mamy sklep w Bolesławcu na ulicy Kościuszki 24B i tam również wprowadziliśmy sprzedaż takich wyrobów lnianych. Te wyroby lniane są produkowane przez polski zakład. To są w 100% lniane rzeczy. W ofercie są obrusy, bieżniki, no też właśnie laleczki, różne takie kotki, pieski, aniołki. Poszukując nowych rozwiązań, firma stale się rozwija, zdobywa nowe doświadczenia, a co za tym idzie i nowych klientów. To, z czego korzystają i co podziwiają klienci w różnych częściach świata, to efekt pracy i zaangażowania całego zespołu. Z fajnymi ludźmi bardzo fajnie się pracuje. A efekty pracy są doceniane w kraju i za granicą. Firma angażuje się również w działania na rzecz lokalnej społeczności. Wspiera akcje charytatywne, działania sportowe, organizuje mini warsztaty dla dzieci i młodzieży, a także dla dorosłych. WR Ceramika została uhonorowana Nagrodą Honorową Prezydenta Bolesławca, a także dwukrotnie Nagrodą Wójta Gminy Warta Bolesławiecka.